Posłaniec szczęścia. W rolach głównych. W pozostałych rolach. Llévale donde su vida pueda cobijarse, donde el canto de gaviotas pueda arrullarle, donde la luna y la estrella en la noche puedan alumbrarse. Viento, baña su futuro con mis corazones, que en su soledad la espuma cree ilusiones, que le acaricien el alma. Scenariusz, muzyka, zdjęcia. Reżyseria. Dzień dobry. Witam cię w twoim domu. Dobrze, że mnie pani dziś nie potrzebuje. Mam ważne spotkanie. Wypracujesz mi czarną sukienkę. Dziś muszę błyszczeć. Jak pani sobie życzy. Uwielbiam pracować. Taka jestem zadowolona. Będę tęskniła za tym domem. A ja nie. Tu jest tak ładnie. Bardzo dobra kuchnia. Zachwyciła mnie łagodność mieszkańców. Przerażasz mnie. Skąd u ciebie taki zły gust? To nieprawda. Wiesz, że nikt cię nie kocha tak jak ja. Naprawdę? Pójdę zobaczyć, co z obiadem. Mam dobrą wiadomość. Nisa wróciła. Co takiego? Ta podła Nisa wróciła do chatki na plaży. Hipokrytka. Niedługo wywiozę Edwarda daleko stąd i nigdy tu nie wrócimy. Kiedy zamierzają dokończyć budowę? Za kilka miesięcy. Nie chciałbym opóźnienia prac. Wuj pragnął, aby jego robotnicy mieszkali wygodnie. Spełnię jego życzenie. Kiedy pan stąd wyjedzie, komu mam oddawać rachunki? Paniczowi Enrique czy mecenasowi Serrano? Obu. Chcę, aby Oskar wiedział o wszystkim, co dzieje się na Haciendzie. Rozumiesz? Co u Martina? Rozmawiałeś z nim? Przykro mi to mówić, ale ma ogromny żal. Nie przyjmie pomocy. Mam tylko nadzieję, że Nisa wróci na plażę. Choćby po to, aby pracować. Jaka miła niespodzianka. Pozwól, że cię przywitam. Chciałem ci powiedzieć, że nie wracam do Hiszpanii. Zostaję. Pan nie wyjeżdża? Nie mogę opuścić dziedzictwa wuja, a brat pragnie wszystko porzucić ze względu na ślub. Przepraszam, że nie słucham, ale muszę skończyć te wazony dla pańskiej ciotki. Rozumiem. Miałem nadzieję, że cię spotkam. Cieszę się, że wróciłaś. Proszę, pojedźcie pierwsi. Zjawię się później.
Chcę jechać z tobą, aby cały świat przy moim boku zobaczył mojego przyszłego męża. Przyjadę najwcześniej, jak będę mógł. Tylko się nie spóźnij. Idę się przebrać. Gotowy bal na twoją cześć? Mam do załatwienia kilka spraw. Pojedź z Konstancą i ciocią Pilar. Będę później. Ale przyjedziesz. Hacienda Dorylus leży na drodze do plaży. Chyba nie zamierzasz tam zaglądać? Nisa już wróciła. Piotr, pośpiesz się, Biri, psujesz zabawę. Imię? Elipin. Zwierzę? Elisaro. Przecież nie ma takiego imienia. Jest. Tak się nazywa osioł Don Helasia. O której przyjdzie Martin? Niedługo. Chciałabym, żeby już był. I zabrał nas na plażę do Nisy. Już jestem. Jedziemy na plażę. Dobrze. Cicho. Myślimy. Liczę, że twój narzeczony się nie spóźni. Ma tyle pracy. Czuj się jak u siebie. To dla nas zaszczyt. Dziękuję. Jak to miło. Dbają o ciebie? Nie może być lepiej. Czy twój brat przyjedzie późno? Mój brat? To zależy, którą drogę wybierze. Nisa z samego rana poszła pracować. Chce skończyć wazony przed wyjazdem pani Pilar. Wyjeżdżają? Dokąd? Do Hiszpanii. Siostrzeniec księcia bierze ślub. Dobrze, że jadą. Nie będą nam szkodzić. Kiedy? Za kilka dni. Dobrze, że Nisa wróciła do pracy. Zamierza tam znowu zamieszkać? Nic nam nie mówiła. Powiedziała tylko, że zamierza skończyć wszystko, co tam zostało. Co u Chirimbola? Jest ciężko chory.
Ile masz punktów? 225. A ja 270. Wygrałem. Idziemy, Martin. Chodź. Ruszamy, łobuziaki. Zostanę z gołąbkiem. Już wiesz, jakie imię jej nadasz? Takie, jakie chciał Filipin. Nie, takie, jakie ty chcesz. Niso, kocham cię. Chciałabym wiedzieć, czemu nie przyjeżdża Eduardo. Poznaj Nelly, moją przyjaciółkę. Opowiadałam jej o tobie. Bardzo mi miło. Mnie też. A gdzie jest słynny spadkobierca księcia Dorian? Nie przyjechał. Ma dużo pracy na haciendzie. Kiedy wyjeżdżacie do Hiszpanii? Jutro wieczorem. Wyobrażam sobie, jak zajęty jest twój narzeczony. Don Alfonso był bardzo ważną osobistością. Nie mogłam uwierzyć w jego śmierć. Dla nas wszystkich była to przykra niespodzianka. Był taki przystojny. Dlaczego nie przyjeżdżasz? Tak nam mówiono. Nie znaliśmy go osobiście. Jak to? Dlaczego? Constanzo? Nelly do ciebie mówi. Zamyśliłam się. Od przyjazdu wpatrujesz się w drzwi. Eduardo powinien już tu być. A jeżeli coś się stało? W ogóle o tym nie myśl. Twój narzeczony jest bardzo pracowity. W przeciwnym razie już by tu był. Twoja ciotka mi powiedziała, że nie znaliście księcia. Nie powiedziałaś ani słowa. Wybacz, że cię pocałowałem, ale nie mogłem się opanować. Nie chciałeś tego. Pragnąłem tego z całego serca. Nie umiałem zdławić uczucia, które ogarnęło moją duszę. Kocham cię tak, jak nikogo przedtem nie kochałem. Chciałbym to wykrzyczeć całemu światu, aby wiedziało o tym morze, fale, wiatr. Kocham Nisę. Kocham ją z całej duszy, z całego serca. Kocham cię. Pozwól mi krzyczeć. Tutaj, gdzie cię zobaczyłem, pozwól mi. Wszystko w porządku? Musisz iść. Będą mnie szukać. Jutro wracam do Hiszpanii. Żeby się ożenić. Nie, ciociu, nie mogę czekać. Przecież niedawno przyjechaliśmy. Eduardo powinien być przy mnie. Pomóc ci w czymś? Muszę zadzwonić na haciendę. Oczywiście, chodź do gabinetu. Jaka jest roztrzepana? To naturalne. Przyjęcie na cześć narzeczonych, a nie ma najważniejszego. Niewiele brakuje, a wpadnie w histerię. Mój brat nie przyjechał? Nie. Konstanza poszła zadzwonić. Przepraszam. Jak oni różnią się od siebie? Jak niebo i ziemia. Masz rację. Pilar mówiła mi, że Konstanza telefonuje. Owszem, chcesz wejść? Nie, tu poczekam. Jest zmartwiona, bo Eduardo nie przyjechał. Mój brat kocha pracować, a moja bratowa tego
Nie rozumiem. Kiedy ktoś się zaręczy, nie chce się rozstawać z narzeczonym. Mało jest kobiet tak zazdrosnych jak Konstanza. Niestety. Czyżbym? O kogo tu może być zazdrosna? Gdybym ci powiedział... Co się stało, bratowo? Okazało się, że twój braciszek dawno temu wyjechał z Hacjendy. Dlaczego tu nie dotarł? Zostawiam was samych. Nie wiesz, czy zamierzał gdzieś pojechać? O niczym mi nie wspomniał. Już dawno powinien tu być. Ciszej, proszę. A jeżeli coś mu się stało? Co mu się mogło stać? Hacjenda jest blisko. Chyba, że... O co chodzi? Mów. Chyba, że wybrał się do chaty na plaży. Też jest niedaleko. Co chcesz przez to powiedzieć? Dokładnie to, co powiedziałem. Daj mi kluczyki. Po co? Natychmiast. Posłuchaj mojej rady. Nie jedź. Poczekaj tutaj, bo nie spodoba ci się to, co zobaczysz. Idiota. Zrobi. Należymy do innych światów. Nic by z tego nie wyszło. Jedyna różnica między nami polega na tym, że mam obowiązki wobec Konstancy. Muszę je wypełnić. Dobrze, że zabraliśmy nasz latawiec. Nasz? Pamiętaj, że nie należy być zazdrosnym. Niech będzie. Mogę wam go pożyczyć, ale jest mój. Zrobicie mi się przyjemność. Niespodziankę. A jeżeli jej nie ma? Na pewno ją spotkamy. To ta sama droga. Martin, ożenisz się z Nisą? Oby Bóg cię wysłuchał. Bardzo ją kochasz? Ogromnie. Skąd o tym wiesz? Bo kiedy ją widzisz, jesteś bardzo wesoły. Z Nisą byłbym szczęśliwy. Muszę iść. Już nigdy cię nie zobaczę. Chciałbym ci tylko powiedzieć, że pokochałem cię gorąco i szczerze, jak jeszcze nigdy przedtem. Kocham cię. A ja ciebie. Coś się stało. Samochód koziołkował. Chodźmy zobaczyć. Poczekajcie tutaj. Co się stało? Nie wiem. Trzeba ją zawieźć do kliniki.
Wyjechała jak szalona z hacjendy. Trzeba ich zawiadomić. Zabiorę ją do szpitala. Podłóżcie jej coś pod głowę. Umarła? Rozbiła sobie czoło. Żyje. Jedziemy do miasteczka. Nie musiałeś przychodzić aż tak daleko. Lala ci przysyła sałatkę na kolację. Jest bardzo zdrowa. Życia mi nie starczy, żeby się wam odwdzięczyć. Odpłacisz się nam, wracając do zdrowia. Kto opowie ostatnie ploteczki, jak nie ty? Tęsknimy za tobą. Będzie mi trudno was opuścić. Anisa? Od rana pracuje na plaży. Musi skończyć wypalać wazony. Mam w stolicy kawałek ziemi. Muszę go jak najszybciej sprzedać. Dzięki temu pomogę Nisie. Kupi sobie mały dom z piecem i wszystkim, czego potrzebuje. Wiesz, dlaczego cię tak kochamy? Bo myślisz o innych. Mam wobec życia dług. Pozwoliło mi mieszkać w pięknym miejscu i wśród tak dobrych ludzi jak wy. Co się stało? Panienka z hacjendy San Felipe miała wypadek. Już nigdy się nie zobaczymy. Pewnie jego dnia wyjdziesz za mąż i nasze spotkanie stanie się tylko pięknym wspomnieniem. Idź już, proszę. W imię miłości, która trwała tak krótko, idź. Co się stało? Miała pani wypadek. Noga mnie tak strasznie boli. Zaraz ją opatrzą. Gdzie jest Eduardo? Tak trudno mi się z tobą rozstać. Musisz odejść na zawsze. Żegnaj. Nie myliłem się. Wiedziałem, że cię tu znajdę, choć nie w takich okolicznościach. Co tu robisz? Konstanca pojechała cię szukać. Miała wypadek. Wypadek? Jak się czuje? Nie wiem. Zdarzyło się to niedaleko stąd. Szukała cię. Była bardzo zdenerwowana. Żegnaj. Mam nadzieję, że go zrozumiesz. Dla mojego brata zawsze najważniejsza była Konstanca.
Powiedz nam, co jej jest. Zachowajcie spokój. Boże, tylko spokojnie. Martin? Co pan tu robi? Znalazłem panienkę w rozbitym aucie. Nie chciałem, żeby została sama, więc poczekałem na przybycie rodziny. Teraz mogę już odejść. Ty ją tu przywiozłeś? Tak, proszę pani. Dziękuję. Mamy wobec ciebie dług. Tak mnie boli. Doznałaś pęknięcia kości piszczelowej. Potwierdzą to zdjęcia rentgenowskie. To niemożliwe, doktorze. Trzeba będzie przełożyć ślub. Musimy włożyć nogę w gips. To niemożliwe. Chcę umrzeć. Uspokój się, proszę. Nie mogę się uspokoić. Przeniesiemy cię na inną salę, ale najpierw dam ci środek uspokajający. Uspokoi mnie jedynie obecność Eduarda. Jest mi potrzebne. Niech pan spyta ciocię, czy wie, gdzie jest Eduardo, i niech wezwie Albertę. Uspokój się. Idę po leki. Zaraz wrócę. Po co tu przyszliśmy? O co ci chodzi? Musimy przejść po ciemku koło domu wiedźmy. Nie bój się, jesteś z nami. Patrzcie, kto idzie. Nie wiecie, że nocą nie wolno tędy chodzić? A, nie mówiłam? Dlaczego? Bo może ukazać się duch, który mieszka u wiedźmy. Nie, kłam, nie wierzymy ci. Często tędy chodzimy i nic nie widzieliśmy. Bo chodzicie w dzień, a duch ukazuje się nocą. Widziałeś go? Ja i Benito. Prawda? Do zobaczenia. Uważajcie na siebie. Proszę, daj mi znać. Biedna Konstanza. Aby to nie było nic poważnego. Żeby się nie rozchorowała ze zmartwienia. Niestety ślub z Eduardem trzeba będzie przełożyć. Widziałem ducha, ale się go nie boję. A wy? A my co? My też nie boimy się duchów. Patrzcie, ktoś przyjechał. Wiedźma sobie poszła. Konstanza, co ty pasło? Co się stało? Gdzie stałeś? Gdzie byłeś? Odpowiedz. I z kim? Powiedział, że mnie kocha, ale to Konstanza jest jego prawdziwą miłością.
Przez kogo? Zostawiła drzwi otwarte. Otwarte. Wiedźma sobie poszła. Oby nie było nikogo. Tylko duch. Lepiej stąd chodźmy. Powiedzieli, że są odważni. Zobaczymy, czy to prawda. Dlaczego nie odpowiadasz? Uspokój się, nie płacz. Proszę. Proszę połknąć pastylkę. Nie chcę. Niczego nie będę łykać. Weź, proszę. Moja głowa. Nie chcę. Weź, zrobię ci prześwietlenie. Musisz wziąć lek. Już dobrze. Jak mam być spokojna? Nie powinnam była tu zostać. Tylko ty jesteś winny temu, co się stało. Wszystko mnie boli. Źle się czuję. Zaraz poczujesz się lepiej. Powinnaś zasnąć. Nie kochasz mnie. Przez ciebie to się stało. Przysięgam, że nie ruszę się stąd bez ciebie. Obiecaj mi, że zostaniesz przy mnie. Przyrzekam. Uwielbiam cię. Moja głowa. Nic się nie stało. Trochę mi smutno. Zobaczyłaś swój dom pusty. Co z dziećmi? Nie widziałam ich cały dzień. Prosiły, aby mi je przywiózł do ciebie, a po drodze spotkaliśmy rozbity wóz. Panienka z haciendy miała wypadek. Jesteście tchórzami. Gadacie tylko o odwadze, a nie potraficie wyjść na spotkanie z duchem. Niczego się nie boimy. Czyżby? Oczywiście. Tylko nie wchodzimy do cudzych domów. Jasne. Macie stracha. Zostaw ich. Idziemy. Nie zadaję się z tchórzami. Nie jesteśmy tchórzami. Chodzimy? Daj mi swój latawiec, popilnuję. Ja go popilnuję. Jesteś okropny. Chodź, bo wiedźma wróci i nas tu złapie. Wygryzie na brucha i można zgryzać. Zawiozłeś ją do kliniki? Poczekałem, aż przyjechał doktor i jej krewni. Na pewno przyjechali wszyscy od razu. Wyobraź sobie, że nie. Narzeczonego, który powinien być najbardziej zainteresowany, ani śladu. Nie przyjechał. Jak się czuję? Zabrano ją na prześwietlenie. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Rozmawiałeś z nią? Tak. Panienka mnie wezwała, ma dla mnie zlecenie? Nie, wątpię, abyś mogła z nią porozmawiać. Zostanie tutaj. Sądzi pan, że mogę odejść? Bardzo proszę, niech pani przyjdzie jutro do pacjenta.
Jak pan sobie życzy. Idę, bo zostawiłam Adelę w samochodzie. Co tu robicie? Nikt stąd nie wyjdzie. Co tu masz, złodziejko? Nie wiem, co mam powiedzieć Reginie. Przecież miała wypadek. Jej matka wie, że Konstanza jest bardzo porywcza. Miałam się nią opiekować. Jak się czuje Konstanza? Dość dobrze. Obawiałem się, że przemieszczenie jest większe, ale to tylko opęknięcie. Musimy założyć na kilka tygodni gips. Dzięki Bogu to nic poważniejszego. Wiesz, co to oznacza? Trzeba odłożyć ślub. W końcu osiągnąłeś swój cel. Czemu stąd nie wyjdziesz? Przepraszam, właśnie miałem to zrobić. Nie jestem potrzebny. Dobranoc. Za chwilę przewiozą ją do separatki. Podamy jej łagodne środki uspokajające. Nie martwcie się, zaśnie. Kiedy będziemy mogli ją zabrać? Jutro, z samego rana. Czy ktoś może z nią zostać? Co prawda, będzie spała. Ja zostanę. Ja też. Gdybyś był przy niej, nic takiego nie miałoby miejsca. Śpi już twój gołąbek? Dałam mu chlebka, ale nie chciał jeść. Pokochałaś tego ptaszka. Pamiętasz, że kiedyś odleci? Postaram się, żeby nie chciał. Gdzie się podziały dzieciaki? Myślałam, że zastanę je u Chirimbola. Na pewno są z Nisą i Martinem. Dobry wieczór. A gdzie dzieci? Nie wolno wchodzić do mojego domu. Stąd nikt nie wychodzi. Co tam masz? Proszę, to latawiec od taty. Co mnie obchodzi latawiec? A ty? Gdzie mieszkowałeś? Przysięgam, tylko tutaj. To prawda, chcę iść do mamy. Nikt stąd nie wyjdzie. Tutaj ja rozkazuję. Biegiem. Dokąd idziesz? Niech pani ją puści. Nie ma mowy. Puść ją. Jaki rycerzyk. Teraz ty za wszystko zapłacisz. A Blasito? Nie ma go. Na pewno wiedźma go złapała. Co mu zrobi? Idę po niego. Zaczekaj. Pójdę z tobą. Puść mnie, dostaniesz za swoje. Zobaczysz, niech pani go zostawi. Marsz do swojego pokoju. Zabiorę cię na policję. Zamkną cię na zawsze. Idziemy.
Prosto na posterunek. Posiedzisz, złodzieju. Film z serii Posłaniec Szczęścia. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Małgorzata Samborska. Czytał Jacek Brzostyński. Programistka.